Pamiętamy dokładnie wszystkie 9 dotychczasowych edycji. Dzisiaj rozpoczęliśmy 10. Miejmy nadzieję, że program, który przygotowaliśmy w tym roku, ucieszy wszystkich, bo jest tak szeroki i tak bogaty, że mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Żanna, muszę cię zapytać, ile w kobiecie może być szaleństwa? Myślę, że sporo, na pewno, To jest szaleństwo, ale jest jednak taką gdzieś tam kobiecym spokojem i kobiecą mądrością na pewno. Tak jak tutaj mówiłam, że nie jesteśmy takimi zupełnymi szaleńcami. Ale wiesz, że my to widzimy inaczej. No ja wiem, to o to chodzi, żeby to tak wyglądało. No oczywiście, no to jest to jednak sport ekstremalny, tak? Ryzyko jest, ale staramy się minimalizować poprzez po prostu zapoznanie się bardzo dobre z trasą. No i to też są lata treningu, to są lata jazdy, doświadczenia i po prostu umiemy się w takim terenie zachować, przeanalizować dany teren i podjąć szybko decyzję, tak żeby to było możliwie jak najbezpieczniej. Opole, bo choć to nie miejsce z górami, to jednak bardzo górą przychylne. Jak najbardziej, w ogóle jest bardzo bliskie mojemu sercu, mam rodzinę w Opolu. I nie wiem, czy Państwo może widzicie czasem balony latające nad Opolem, to jest właśnie mój kuzyn, brat cioteczny dokładnie, także... Ekstrema w rodzinie zostają. Dokładnie, także to mamy takie rodzinne nasze pasje i no, także bardzo, bardzo polecam się poprzyglądać, także bardzo jest tu mi miło być i odwiedzić najbliższych. To ostatnie hasło, że Opole jest miastem festiwali, się potwierdza, ale to jest festiwal na najwyższych wysokościach, panie prezydencie. Oczywiście, że na najwyższych wysokościach. Festiwal górski to nie tylko i wyłącznie z tego względu, że mowa jest tutaj o górach, ale trzeba wziąć też pod uwagę i tematykę i przede wszystkim jakość tego festiwalu, który towarzyszy nam już od wielu lat i myślę sobie, że to na pewno jest to jedno z tych wydarzeń, na które się czeka w emocjach, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pan sam chodzi po górach? Chodzę. A najwyższy szczyt, który zdobyty został? Jeżeli chodzi o polskie góry, to przyznam się, że na rysy nie wszedłem i gdzieś sobie zatrzymuję tą wysinkę. Mówię, że co roku w tym roku. Tam się jeszcze nie udało wejść, natomiast praktycznie całe Tatry mam zwiedzone. Najwyższy szczyt w moim wydaniu to Świnica. Przed chwilą prezydent Opola powiedział mi, że prawie wszystkie polskie szczyty zdobył, czeka na rysy. Ty masz za sobą polskie góry w całości chyba, jak to się mówi, przechodzone. Skąd ta miłość i pasja do polskich gór? O rety, no zaczęło się w dzieciństwie, to takim bardzo wczesnym, więc w zasadzie miejsce, gdzie teraz mieszkam w górach, odwiedziłem pierwszy raz mając 7 lat i to zimą. Więc było to w tym trochę szaleństwa, mojej rodziny też. Ale jakoś ta pasja zaszczepiona we wczesnych latach zamieniła się w taką pasję dorosłą, którą trochę rozszerzyłem. Te twoje ostatnie dokonania, no właśnie powiedziałeś już o zimie w dzieciństwie, no i teraz o zimie w dorosłości. No ja po każdej zimie stwierdzam, że to nie jest moja ulubiona pora roku. No nie jest, jakby zimno, trudności, które wtedy są dużo większe i też takie trudności psychiczne. Więc dla mnie zima za każdym w zasadzie razem jest takim trochę bardziej wyzwaniem, rzuconym samemu sobie. I nawet ta zima w polskich górach, która nam się wydaje, że powoli znika, w ostatnim roku okazała się no, całkiem konkretna. Co najbardziej cię do tej pory, że tak powiem, ucieszyło, sprawiło ci radość i zaskoczyło cię, że zrobiłeś to w polskich górach? Myślę, że to przejście było takim być może najważniejszym. Myślę, że były to wcześniejsze przejścia, ale nie tylko polskie, ale też całego łuku Karpat, które w dużej mierze zahaczają też o Polskę. Plus odkrycie w ostatnich kilku latach długich szlaków, ale poza górami. I to było bardzo fajne odkrycie i bardzo fajne oderwanie się od gór, bo okazało się, że na długie dystanse, takie czasami będące wyzwaniem, można wyjść na przykład nad brzegiem Bałtyku, czy gdzieś na wyżynach, czy na pogórzach, a nie tylko w górach.